Jakiś czas temu media obiegła informacja o tym, że Tomasz Stockinger, 65 lat, trafił do szpitala z powodu niedoleczonego zapalenia płuc. Podczas hospitalizacji lekarze wykryli poważne problemy z krążeniem. Konieczna była operacja. Teraz aktor w końcu zabrał głos w sprawie stanu swojego zdrowia. Tomasz Stockinger od zawsze starał się prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. Wydawałoby się więc, że aktor nie ma powodów do obaw. Jednak prawda okazała się zupełnie inna. Gdy w lutym trafił do szpitala z powodu niedoleczonego zapalenia płuc, nie spodziewał się jeszcze, że lekarze wykryją u niego poważną wadę, która może zagrozić jego życiu. Gwiazdor klanu zmuszony był przejść operację na otwartym sercu, gdyż jego stan był naprawdę poważny. W najbliższym czasie aktor planuje skupić się na rehabilitacji i dojściu do zdrowia, chociaż to nie będzie takie łatwe. Mój stan był poważny. Jestem po operacji na otwartym sercu. Niestety, było trzeba naprawić zastawkę. To był bardzo ciężki zabieg, zdradził faktowi Tomasz. Na razie Stockinger musi skonsultować się z kardiologiem, który pomoże dostosować aktorowi odpowiednie tempo rehabilitacji. Sam aktor zdaje sobie sprawę z tego, że powrót do formy sprzed zabiegu będzie kosztował go sporo wysiłku i pracy. Muszę słuchać rehabilitantów, wykonywać różne ćwiczenia. Ale to przecież robi się dla siebie. Ciężka praca zaprocentuje. Mam silne postanowienie wrócić do pracy, powiedział Stockinger w rozmowie z Faktem. Fani serialu Klan mogą więc odetchnąć z ulgą, gdyż niemal pewne jest, że Tomasz Stockinger powróci na plan.